W nocy z 27 na 28 października czteroosobowa rodzina zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w Nieskurzowie Starym w gminie Baćkowice. Póki co trudno powiedzieć, jakie były przyczyny tragicznego w skutkach pożaru. W tym okresie mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma zagrożeniami. Ze strony pożarów, które mogą powstać na skutek na przykład niesprawności naszych instalacji grzewczych, niesprawnych albo nieszczelnych przewodów kominowych, oraz drugie zagrożenie oprócz pożarów, no to jest zagrożenie tlenkiem węgla, które znacznie nam wzrasta podczas sezonu grzewczego. W ubiegłym roku ostrowieccy strażacy 6 razy wyjeżdżali do zgłoszeń dotyczących zatruciem tlenkiem węgla. W tym roku było takich już 3, a to dopiero początek sezonu jesienno-zimowego. Aby temu zapobiec, strażacy rekomendują instalację czujek tlenku węgla. Taki sygnał alarmowy z czujki stanowi ostrzeżenie dla nas, że mamy do czynienia właśnie z ulatniającym się tlenkiem węgla. Wówczas możemy szybko zareagować. Ten czujnik wykrywa już niewielkie stężenie, wobec czego mamy szansę się ewakuować, przewietrzyć mieszkanie, no i przede wszystkim uratować nasze życie. Tlenek węgla jest niewyczuwalny przez zmysły. Nie możemy go poczuć, nie możemy go zobaczyć, nie możemy go posmakować. Bardzo ważną rolę w domu, mieszkaniu odgrywa też sprawna instalacja wentylacyjna, którą przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić kominiarz. Wówczas kominiarz wykona przegląd sprawności tej naszej instalacji kominowej, wentylacyjnej, spalinowej. Dodatkowo, jeśli opalamy paliwem stałym, ogrzewamy paliwem stałym nasze mieszkanie, nasz dom, wówczas powinniśmy 4 razy w roku czyścić przewody spalinowe i przewody dymowe. Możemy to wykonać sami. Nie można zapominać o zagrożeniu pożarowym. W ubiegłym roku w Polsce wybuchło około 150 tysięcy pożarów, z czego co piąty miał miejsce w domu. W domach jednorodzinnych i mieszkaniach na terenie powiatu ostrowieckiego w ubiegłym roku wybuchło 75 pożarów.